Szanowny księże proboszczu, drodzy i szanowni księża, drodzy i szanowni parafianie, goście. Uczestniczymy dzisiaj w niezwykłym obrzędzie, w niezwykłej chwili, bo to jest historyczna chwila. Po 110 latach od wybudowania tego kościoła chcemy dzisiaj w pięknym liturgicznym obrzędzie jakby potwierdzić, tak jednoznacznie wyznać, że ta świątynia, ten budynek będzie służył, służy i będzie służył tylko chwale Bożej. Dzisiaj, siostry i bracia, potrzebujemy takich jednoznacznych wyznań. Ty jesteś, Boże, pierwszy. Ty jesteś najważniejszy. Ty zasługujesz na to, żeby mieć tę świątynię tylko dla Ciebie. I bardzo chciałbym zaprosić, żeby ta dzisiejsza uroczystość była takim poruszeniem, zaproszeniem dla każdego z nas. Żebyśmy w ciszy serca, ale tak szczerze, mocno wyznali. Boże, Ty jesteś Panem. Ty jesteś jedynym Panem. Ty jesteś w moim życiu najważniejszy. Ta świątynia, taka piękna, odnowiona, przypomina nam o obecności. I to jest drugie słowo, które chciałbym Wam dzisiaj zostawić. Obecność. Bóg od początku obiecywał, że nie zostawi swoich wyznawców. Już w Starym Testamencie mamy wiele obietnic Boga, który obiecuje, że przyjdzie, że będzie blisko, że będzie prowadził. Także dzisiaj On jest obecny. Także w tym miejscu, gdzie jest sprawowana Eucharystia, ale gdzie będzie także przechowywana Eucharystia. Bóg, wielki, niezmierzony, jest znany, choć ukryty, lecz prawdziwy. W tej świątyni szczególnym znakiem, miejscem, nie tylko znakiem, miejscem Jego obecności jest tabernakulum, tutaj po tej stronie. Wierzymy, że w małym kawałku chleba Pan jest. Choć ukryty, choć w sakramentalny sposób, ale prawdziwy. Siostry i bracia, to jest piękna, dobra nowina. Wielu z nas często przejeżdża pewnie obok kościoła. Nie tylko Kordeckiego, ale może szczególnie tutaj Częstochowski. I widzimy te piękne schody i wejście do świątyni. Może warto, żeby spojrzeć na tę świątynię i przypomnieć sobie. Pan jest znany. Emanuel, jak mówi Słowo Boże. Kiedyś wielu ludzi miało taki zwyczaj, nie wiem, czy jeszcze mamy dzisiaj, że przechodząc obok kościoła, uświadamialiśmy sobie Bożą obecność i odmawialiśmy akty strzeliste. I chciałbym do tego zaprosić. Gdy przyjeżdżamy obok kościoła, gdy przechodzimy, przypomnijmy sobie, Pan jest. Dziękuję, Panie, że jesteś. Albo niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament. Panowie zdejmowali czapkę. Nie wiem, czy jeszcze mamy te zwyczaje. Wróćmy, proszę. Ale też taka świadomość, takie uświadomienie sobie gdzieś w sercu. Pan jest. Ten Kościół mi o tym przypomina, a ta wieża w szczególny sposób. Trzecim słowem, które chciałbym zostawić dzisiaj, to jest ofiara.
od początku ludzie, od początku historii człowieka, ludzie wierzyli, że jest ktoś, kto jest większy od nich, kto jest panem tego wszystkiego. Podziwiając świat, dostrzegając skład w tym świecie, odkrywali Pana Boga. My ludzie Nowego Testamentu żyjemy w perspektywie ofiary Jezusa Chrystusa. Na tym ołtarzu każdego dnia Jezus składa siebie Bogu Ojcu ofierze za nas. Oddaje siebie całe. Boży Syn, Bóg prawdziwy, oddaje siebie, bo kocha. Jego ofiara, która dokonała się na krzyżu, dzieje się teraz na ołtarzu. My, przychodząc do tej świątyni, nie tylko siedzimy w ławce, czy stoimy gdzieś i patrzymy, co tu się dzieje, ale my chcemy w tym uczestniczyć. My możemy w tej ofierze uczestniczyć. Chcemy w tym uczestniczyć. Dlatego przychodzimy z naszymi sprawami, z naszym życiem, z naszymi cierpieniami, radościami, doświadczeniami i mówimy: Jezu, przyjmij. Jezu, włącz nasze życie, nasze sprawy, nasze cierpienia, radości, smutki, tęsknoty. Włącz to wszystko w swoją ofiarę i zanieś Bogu Ojcu. Im bardziej jesteśmy tutaj na modlitwie razem, tym bardziej potem w naszej codzienności jesteśmy bliżej siebie. Tym bardziej chcemy być z drugimi. Tym bardziej chcemy innym służyć. I to jest ostatnie słowo, które chciałbym zostawić. Służ. Gdy przychodzimy do świątyni, gdy jesteśmy blisko Jezusa, to ta obecność Jego zmienia nas. To stajemy się bardziej podobni do Niego. Gdy szczerze tu jesteśmy, stajemy się tak jak On. A jaki był Jezus? Był kochającym, służąc. Dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że w pierwotnym kościele ustanowiono diakonów. Po co? Aby służyli. To posłanie, to zaproszenie do służby jest zaproszeniem dla każdego z nas. I chciałbym, siostry i bracia, żebyśmy będąc tutaj, w tej świątyni, ciesząc się jej pięknem, modląc się jak potrafimy najbardziej, pozwalali, by Jezus nas przemieniał, byśmy stawali się teraz bardziej jak On.